Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was coś ekstra. Tapetę, która zwiększa produktywność. Czyli cały nasz obszar na komputerze podzieliliśmy na kilka takich regionów. To są sprawy bieżące do wykonania, żeby nie zapomnieć. Później to są do zrobienia, czyli gdzieś w przyszłości planujemy. Tu mamy skróty do różnych rzeczy, dokumentów, zestawień i tak dalej. Wiadomo, że czasem w pracy korzystamy ze zdjęć czy czegoś, to umieszczamy w tym miejscu. Natomiast mamy tutaj po prawej stronie taki obszar do skasowania, czyli mamy jakieś tymczasowe zdjęcie, no to zostawiamy tutaj. No i później jeszcze często uruchamiane, czyli codziennie załóżmy, że uruchamiamy Outlooka czy jakieś inne aplikacje, można sobie je uruchomić w tym miejscu. I dzięki zastosowaniu takiego pulpitu możemy zadbać o porządek na naszym desktopie, bo pamiętajcie, porządek na pulpicie jest najważniejszą rzeczą, która wpływa na Waszą produktywność, no i sprawia, że w takim klimacie, gdzie jest porządek, lepiej się pracuje. Dzięki i do usłyszenia. Jeżeli chcecie tą tapetę utrzymać, wstawcie komentarz, a pod spodem Wam wyślemy tą tapetę. Pozdrawiam.